Hej, hej, z tej strony Jacu i witajcie w trzecim odcinku z serii Portal. Tak, na czym tutaj skończyliśmy? Poziom 19. O, końcowy test. Czy zostawimy nasze wspaniałe urządzenie? Myślę, że nie. No, chyba, że ciasto mamy dostać, to wtedy trzeba. Nie uciekaj, platformo, nie uciekaj. Czym się kłócało? Kontrolę, dobra. Tak się pytam, bo od nagrania ostatniego odcinka minęło trochę czasu. Ale widzę, że pewne rzeczy się po prostu nie zapomina. Tu coś trzeba było szybko zrobić. O właśnie, tam portal rozstawić. Ale to sobie może go trochę wyżej ustawimy. Dobrze, tam jest ten portal, dobrze. I tutaj trzeba zaczekać, aż nam platforma podjedzie. Okej. Okay. Tu mamy kulkę, która nas tutaj zaraz pęcnie. Jej też nie chcemy. Oj, oj, nie do końca dobrze to zrobiłem. A w sumie zrobiłem to najgorzej, jak się dało. Nie, tą kulkę po prostu trzeba będzie stąd wyeksmitować. Tak się to robiło. Ale to już sobie tu zrobimy. Tylko trzeba poczekać, aż platforma znowu tutaj podjedzie. O, i jest. I teraz tu mamy ten pomarańczowy, to kulka niech sobie gdzieś tam poleci. I ona sobie gdzieś tam lata, możemy sobie spokojnie dalej jechać. Możemy zniszczyć sobie kamerę. No, nawet ją tam widać, gdzieś tam lata. Tu zaś jeszcze było, o właśnie. Tu jedna na pewno trzeba w ten sposób, a drugie, żeby można było zeskoczyć. I już możemy zaskoczyć? Możemy. Ciasto! Nadchodzi ciasto! Test zakończony. Czyżby ciasto piekło się w dużym piekarniku? No i gdzie nasze ciasto? Ten motyw też jest świetny, bo jak za pierwszym razem to grałem, to nawet nie wiem, czy sobie poradziłem, czy nie czekałem do samego końca, aż gra mi coś zrobi za mnie. Nie wiem w sumie, dlaczego zawsze też tutaj z lewej strony wyskakuje. A, o tak. Udajemy, tak? Czytajcie sobie, co ona tam mówi, dlatego siedzę cicho. O, pamiętam, drabbing jest jedna z bardziej chamskich rzeczy. One się tak po prostu bezczelnie rozpadają, że trzeba było tu użyć portala. Kłódki, które w Half-Life'ie można było rozwalać łomem. No. I już zaczęliśmy się tu wymykać. GLaDOS chyba niedługo przestanie nas lubić, co? Tam nie możemy wejść. Dobra, to też była jedna z aren. I jak ją się robiło? Chyba się musimy na drugą stronę przedostać. Tutaj. I tu chyba można było sobie po prostu pozwiedzać, jak to wygląda, co jest samo w sobie dość ciekawe. O, mamy tutaj takie pokazanie, że poprzednie plansze, że widzimy, że nie ma tu pracowników, coś jest nie tak, ale widzimy, że można to było obserwować. Tu coś się nie powiodło. Dziwnie oznaczone te przyciski na klawiaturze. Jakby tu WSAT oznaczyć coś tam, ale to takie jakoś ni w 5, ni w 9. A tu jaka plansza była? A to jedna z pierwszych. Okay, idziemy dalej. Oj, z tej strony można było drzwi otworzyć. To wrócimy sobie tą samą ścieżką, co przyszliśmy. Co za pierwszym razem zeskoczyliśmy, tylko tym razem pójdziemy w lewą stronę. Tu chyba trzeba było użyć momentu pędu, żeby się dostać na górę. Chyba tak. Chyba właśnie w ten sposób trzeba było zrobić. Tak się rozglądam, jeszcze szukam sobie takich ciekawostek, znajdziek, bo tego jest tutaj całkiem sporo.
Dobra, tu się rozpuśćmy. Znaczy rozpuśćmy, wpuśćmy. Te teksty też są dobre. Tu jakieś ręce podbijane. Oj, kostka nas tu sunie. O, i dokąd zmierzamy? Dokąd zmierzamy? Gdzie lecimy? Spadliśmy. Jesteśmy w pojemniku na kostki, który właśnie rozwaliliśmy. Po ciasto, tak? Myślę, że nie wrócę. Myślę, że będę szedł dalej. Świetne po prostu motywy, jak teraz widać, jak ta baza się rozpadła, jak teraz oszukujemy wręcz system. Ostatnia nadzieja GLaDOS, że jeszcze wrócimy na ciasto. Ale ja myślę, że ciasto jest kłamstwem. Cake is a lie. Okej, teraz jak to się tu robiło? Chyba tutaj trzeba było rozstawić, ale tutaj i gdzieś... Nie, nie tutaj. Ale gdzieś się tu rozstawiało jeszcze, tylko gdzie to było? A, no bo na to nie wskoczymy. O, na tych platformach coś. A, i teraz się można było na górę dostać przez te platformy. Tak, tak. O, właśnie, tam rozstawić. I tu wskakując... A, możemy w ten sposób i potem szybko zdążę, czy mnie zabierze? Zdążę. Dobra. Teraz jak? Tutaj i musimy się wrócić, tylko trzeba pamiętać, żeby tam pomarańczowy rozstawić. Oj, 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 prawie mnie tam zgniotło. Tu pomarańczowy, dobra, tylko teraz z której strony wyskoczymy? Ło. Trochę chwilowa strata orientacji w terenie. Ale już jest okej. Okay. Teraz skoczyć tutaj i idziemy dalej. Jak tam przejść? Tutaj potrzebujemy rozstawić. Co prawda tam nie trzeba iść. Ale mamy tutaj sekrety, które możemy pozwiedzać. I radyjko kolejne. To pakowanie po pizzy? A tu co mamy? Chyba fasola? Beans? Swoją drogą, rzucając tymi puszkami przypomina się Half-Life. To jest robione na tym samym silniku, czyli Source'ie. I czuć, że to wszystko podobnie działa. Podobno ciężko mają te przedmioty i to uczucie, feeling sam grania jest bardzo podobne. Znaczy może nie tyle grania samego, co takiego poruszania się. To jest to bardzo fajnie zrealizowane, bardzo lubię ten silnik. Jest taki prosty, sprawny, szybki. Dobra, spróbujmy tam wyskoczyć. To nie pamiętam, jak się robi. Muszę przyznać, że nie pamiętam. Ale tu chyba trzeba było jakoś coraz wyżej wyskakiwać. Na pewno się tam musimy dostać. A może tu też trzeba było z takim rozpędem to zrobić? No już nie pamiętam. A, to nas zaraz zgniecie. Niech na chwilę pomyślę. Tak, to nas jakby co zgniecie. Dobra. Czyli tego nie robimy. Jakby tam bliżej jakoś podejść, czy nam to coś da? Ach, nie zdążyłem. Aj, 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 trzeba iść, trzeba iść. Ach. Nie, chyba nie próbuję dobrej rzeczy robić. Ale spróbuję jeszcze. Nie, to zdecydowanie nie jest dobra metoda. A, już wiem, jak to trzeba było zrobić. Tylko nie wiem, czy na dobrą wysokość mi tu zaniesie. Nie, bo tam nie mogę rozstawić. Dobra, i teraz się muszę dostać na któryś z tych, co są na samej górze. Które dotykają samej góry. Tylko niech teraz opadnie.
właśnie, i teraz znowu jestem tutaj. Tam się jakoś da to rozstawić. O, da się. I teraz nas pięknie powinno wyrzucić już na tamtą stronę. O, właśnie, w ten sposób to trzeba było zrobić. I lecimy dalej. Bzium, spadliśmy. Co teraz? Udawałaś, tak, udawałaś. To było świetne, może dla ciebie było świetne. Nie ma mnie, możesz już iść do domu. Nie, tu nie ma. O, co się dzieje? Dobra, już wiem. I tutaj, dobra. Chyba powinniśmy spróbować zeskoczyć na to, które się tutaj porusza. Nie wiem, czy dobrze kombinuję, a może najpierw sobie przejdziemy do góry, będziemy mieć lepszy widok. Czy powinniśmy przejść tam i gdziekolwiek rozstawić, tylko żeby teraz nam to wróciło. Aha, bo musimy się dostać tam. To nie powinniśmy wyskoczni zrobić? Chyba wyskocznią to trzeba zrobić. Ale głowy to ja tu nie dam. No może spróbuję teraz, tylko pewnie za mało się rozpędzę. A nie, dobrze się rozpędzę, wystarczyło w ten sposób to zrobić. O, to jest też fajny motyw. Tak po prostu wziąć i to ominąć. Ale dla kogo to niebezpieczne? No, myślę, że już jest za późno. Po prostu wróć testować. Testować. Tylko to się liczy. Nie, tak prosto to nie pójdzie. A czy myśmy się tam powinni dostać? Nie, z tego wychodzi. Wow. A, zrzuci nas? Oj, zrzuci. Zdecydowanie zrzuci. Ha. Znowu pytanie, gdzie się teraz powinniśmy dostać? Teraz spadam. Over here. Tutaj. Ale gdzie tutaj? Dokąd ja mam tam iść tutaj? Jak tutaj się nic nie da rozstawić? Czy to jakby dziura chociaż była w tym płocie? Że z tej strony jest? Też nie ma. Jak to się robiło? No i już dotarłem do tego punktu, gdzie już nie pamiętam z automatu, jak to się przechodzi. Jak to jest czasami tak, że się siada do takiego posiedzenia na pół godzinki, tak jak ostatnio przysiadłem. No może trochę więcej niż pół godzinki. Ale jednak całość się w ten sposób aż naraz nie przechodziło i teraz nie pamiętam dokładnie, jak się to powinno robić dokładnie, tak krok po kroku. Na pewno powinno się to spróbować dostać wyżej. Bo stąd to ja na pewno nic nie zdziałam. Spróbuję się dostać tam. Dobra. Oj, czy to mi zamknęło tam portal? Jakim prawem? Ja się pytam. Dobra, już mam otwarty. Aha, i tutaj. I tylko teraz, żeby wrócić. Dobrze wróciłem? Tak, udało się. Dobra. Tam nic nie ma. A to mamy strzałeczkę, że mamy tędy iść. I biegniemy po rurach. Ciekawe, czy jeszcze wieżyczki napotkamy, już nie pamiętam. Wieżyczki są genialne. O, pierwszy dźwięk był nie... Ta pierwsza linia dialogowa była nie udźwiękowiona. Oj, zabiłem się. Nie wiem, która to już śmierć... Chyba w czwarta? Jeśli dobrze liczę. Dobra, jeszcze raz. Grzecznie na rurę. Dobra. Tutaj rozstawiamy. I teraz, żeby się upewnić, że on będzie tam, zaczekamy chwilę. Żeby był tutaj, na rozsunięciu, żeby można było na niego ładnie wskoczyć. I teraz nas zabiera. Oj, tym razem się ładnie udało. Znowu zeskakujemy w dół.
I jesteśmy. I dokąd nas tu zabrało? Znowu jakiś sekrecik. Help! Ktoś woła pomocy. Któż to mógł być? Zagadka tak zwana niewyjaśniona. It looks like a trap. I have bad feeling about this. Oho, już wiem, tu się trzeba szybko skitrać. Może być za beczkami, o. Dobra. Jedna wieżyczka załatwiona i moje życzenie się spełniło. Jakieś wieżyczki jeszcze się udało spotkać. O, dobra. Ta też padła. I ostatnia. Zabiłem ją? Tak, zabiłem. Załatwiona. Aha. Teraz tam z daleka trzeba portal ustawić. Czy to jest ta plansza, co myślę? Nie, jeszcze nie ta plansza, co myślę. Nie wiem, czy ta plansza, co myślę, była w drugiej części, czy nie, że takie wielkie pomieszczenie, gdzie same wieżyczki są. Nie pamiętam, czy to było w pierwszej części portala, czy w drugiej. Można sobie bezpiecznie obejrzeć wieżyczkę, akurat kiedy nas nie strzela. Stąd przyszliśmy? Nie, przyszliśmy z drugiej strony, czyli możemy tu zaskoczyć. O, i teraz chyba będzie ta plansza, o której ja myślę. A nie, stąd przyszliśmy. To musimy w drugą stronę iść. Gdzie tu jest wyjście? Może na górę się mam dostać? Jest tam jakieś pole do rozstawienia czegoś? Jest! To na górę mieliśmy iść. A ja się wróciłem. Nie tam, gdzie trzeba. Ale w ten sposób też się da to zrobić. Tylko może gdybym portal dobrze rozstawił, to byłoby prościej. O, właśnie tak. I teraz można tutaj przeskoczyć. I przejść dalej. No, jestem bardzo ciekaw, czy dobrze pamiętam, że w tej części była ta. O, w tej części. I tu jest pierwsza rozwalona wieżyczka. I tutaj będzie ich dużo. Ojej, źle pamiętam. To jednak nie tutaj. Tutaj były tylko wyskocznie. Get over here. To były wyskocznie, ale to chyba można było coś jeszcze porobić. Mogę teraz tą wyskocznię już wykorzystać? Mogę. Tak, ale mamy tu jakieś przejście jeszcze. Chyba, że to tylko taki mały pokoik tam jest. Tak, to tylko taki mały pokoik. O, nie lubimy ciasta, nie lubimy. Zdecydowanie nie lubimy. Chwila zastanowienia się nad sztuką i rysunkami. Ciasto jest tasty. Bardzo tasty. Hello, can I help you? I te dłonie podbijane, kula. Piękne, to są po prostu tak piękne motywy. Tak wspaniale poprowadzona narracja. Do mnie ona strasznie trafia. Dobra. Wyskok. I jesteśmy. Gdzież my dotarli? To moja wina, tak? O, widzę, że Gladys już się nie patyczkuje, już nam wprost mówi. O nie, ciasto nie ma. To teraz to ja cię zabiję, jak ciasta nie ma już. Tu się wysunie rakietnica. I ona będzie chciała nas zabić. Ale rozbijemy za jej pomocą szybę. O właśnie. Widzę, że drzwi są odporne na rakiety. Oj. A, czyli tutaj jesteśmy bezpieczni za tym. Opsa. Dobra, teraz żeby tutaj szybę rozbił. Trzeba być zwinnym i sprawnym, a przy okazji uczymy się, jak te rakietnice działają. One, z tego co pamiętam, przydadzą się w ostatniej finałowej walce z bossem. Którym, jak nie trudno się domyślić, będzie sama GLaDOS. Och nie, spoiler! A, wydaje mi się, że gra ma tyle lat już, to nie ma czegoś takiego jak spoiler. Zresztą, takiego czegoś akurat się dość łatwo było domyślić. Dobra, tylko żeby nas teraz nie capnęło. To zostawimy sobie na górze. To się jeszcze chyba tu przyda zaraz. O, właśnie.
Tylko rozstawmy to tutaj, żeby tam... I zniszczymy tą rurę za pomocą tego. No, strzelaj w rurę. Udało się? Nie, nie udało się. Trzeba bardziej wycelować swoim ciałem. Teraz się udało. Dobra. To sobie odstawimy, żeby nic się tu nie stało. O, pamiętam w ogóle, że jak za pierwszym razem przychodziłem, to nie wpadłem na to, że to trzeba za pomocą tej rury i kostki tutaj i jakieś krzesło skądś sobie przytargałem i po tym krześle tu wszedłem, a później to krzesło jeszcze ciągnąłem przez te rury. Ale udało się. Było to trochę głupawe, ale się udało. Okej, okay, lecimy dalej. To wychodzi na to, że kostkę chyba będziemy mogli wziąć ze sobą. A weźmy na wszelki wypadek. Pewnie i tak zaraz trzeba będzie ją zneutralizować. Ale na chwilę możemy ją zabrać, a nóż się do czegoś przyda. Jak można, to czemu nie brać, nie? Okej. Okay. Wchodzimy dalej. Tędy. Może tu będzie to pomieszczenie z tymi wieżyczkami, tak na nie czekam, bo pamiętam, że gdzieś ono było, ono fajne było. Tak, to tutaj. Ale kostka już raczej nieprzydatna w tym momencie. To tutaj? Już sam nie wiem. Tak, to zdecydowanie tutaj. Dobra, teraz się trzeba schować. To jest fajna walka. Z pomysłem zrobiona. Dobra. Tam wejdziemy. I systematycznie, powolutku, wszystkich wieżyczek się pozbędziemy. Tam już oczyszczone, z tej strony podejdziemy. Można by na te wieżyczki zrzucać kostki. Kostkę, którą sobie przytargałem w zasadzie, sztuk jeden. Ha, śmiesznie machała tym z boku takimi skrzydełkami. Można by zrzucać. Ui, to też jest świetny motyw. I w drugą stronę. Ui. Dobra, tutaj. Można by zrzucać wieżyczki na wieżyczki, można by dziury pod nimi tworzyć. Ja sobie wybieram taką metodę. Ła. Albo atakować siebie, zrzucając siebie na nie. No, nie udało się. Ojoj, już się udało. Spadaj na dół. Ciebie tu nie chcemy już. No cześć. Gin. Jeszcze jakaś została? Chyba jeszcze jedna gdzieś została tam. Się rozstawia ten portal, tam rozstawia. Cel zgubiony. Gdzież może być cel? No, szukaj, szukaj, może znajdziesz, może znajdziesz. Albo i nie. Wow, zaczął we mnie strzelać. W sumie zaczęła. Ona, wieżyczka. Dobra. Teraz trzeba będzie jakieś wyskocznie zrobić. Nie wiem, czy do końca o takie chodzi. Chyba nie do końca o takie chodziło. Ale pierwszą sobie taką z brzegu spróbowałem. Stwierdziłem, że Anusz się uda. Wow, teraz też w ogóle nie wiem, co ja zrobiłem. Nie, to trzeba się ustawić porządnie, a nie tak na chybił trafił robić. Teraz to trzeba zrobić, dobra. Teraz nas bardziej wystrzeli i tu, oj, nie trafiłem. Pomysł dobry, realizacja do kitu. Ale tym razem się już udało. Wow, wieżyczki. Niespodziewany atak wieżyczek. I bzium, bzium, bzium. Lataj, wieżyczko, lataj. Dobra. Nie bawimy się już, chodź tu. Oj, mnie też przerzuciło. Ciebie wyrzucimy na dół. Bo ciebie już nie chcemy. Już nie jesteś kochana. Sobie. Dobra, i teraz tam na środku rozstawimy jeden. A tutaj zeskoczymy. No właśnie tak to trzeba było zrobić. Tak, tak. No i tak. I możemy sobie nasz pobojowisko na dole trochę obejrzeć. W komentarzach od twórców, jak się przechodzi, ta plansza jest zaznaczona w ten sposób, że gracze, którzy widzieli te wszystkie instalacje na górze, myśleli, że one są na tyle ważne, że trzeba je zwiedzić. Początkowo miało się tędy w ogóle nie chodzić. Też całkiem zabawne.
Szczególnie, że miałem identycznie, jak wszedłem tutaj po raz pierwszy. Tak wydało mi się, że akurat te instalacje na górze, właśnie te kładki i tak dalej są ważne. Chciałbym zobaczyć, co tam jest. O, i tutaj też są prezentacje. What is Black Mesa? Możecie sobie poczytać, zatrzymać, jak chcecie. No to fajne odniesienie do Half-Life'a. Tych tam slajdów jest więcej, ale już nie będę teraz tak zatrzymywał. Chyba się zbliżamy już do końca gry powoli. No, dobrze pamiętam. I tu już jest sam koniec gry, a tam jeszcze chyba był jeden taki ciekawy motyw. To w tym pomieszczeniu, czy w następnym? Nie, w następnym chyba. No, czerwony telefon. Because despite your violent behavior, the only thing you've managed to break so far is my heart. Maybe you could settle for that and we'll just call it a day. I guess we both know that isn't going to happen. You chose this. Wreszcie się spotykamy, koleżanko. Deploying surprise in 5, 4. Time out for a second. That wasn't supposed to happen. Do you see anything that fell out of me? What is that? It's not the surprise. I've never seen it before. Never mind, it's a mystery I'll solve later. By myself. Because you'll be dead. Where are you taking that thing? I wouldn't bother. Gdzie ją zabieram? Zaraz się przekonasz. It will just make your life even worse somehow. I tak, jak kazałaś mi spalić kostkę towarzyszącą. Płoń ty. Oj, nie zdążyłem. Trochę mi nie wyszła ta zemsta. Ale teraz z buta wjeżdżam. O, właśnie. Tak, właśnie to zrobiłem. Właśnie ją tam wrzuciłem. Łam, w sumie. Jestem kobietą. Oj, teraz zobaczymy twoją prawdziwą twarz, co? Krówko, która się nawet wyświetlasz. It was a morality core they installed after I flooded the enrichment center with a deadly neurotoxin to make me stop flooding. Nie wyjaśnia nam się już fabuła, gdzie się podzieli wszyscy pracownicy. Okej, i mamy 6 minut. Pytanie, co tu trzeba było zrobić? O, już wiem, co trzeba było zrobić. Tak, tak, uda się za pierwszym razem? Nie udało się. Trochę inaczej to trzeba zrobić. Dobra, wyceluj. Nie ruszaj się, pani Grados, teraz. A, i znowu się uchyliła. Okej, dobra. Teraz trzeba ją szybko zabrać do spopielacza. Mam cię. Nic nie mówisz? A, mówisz. Te kule mają po prostu genialne teksty. Teraz nie mam za bardzo czasu ich czytać, ale później na pewno chętnie sobie obejrzę ten filmik jeszcze raz, żeby poczytać sobie na spokojnie te teksty, które one gadają. Oj. Znowu się nie udało wrzucić. Ale teraz się uda. Nie, to nie pistolet. Okej, okay, teraz taktyka jest taka sama, tylko chyba będzie trochę trudniej trafić. Albo i nie trudniej. O, ładnie udało się wrzucić za pierwszym razem, tym razem. Okej, okay, teraz trzeba się wyskoczyć. Albo po prostu wskoczyć. GLaDOS. To, że on podaje tutaj motyw na przepis na ciasto, też jest po prostu zabójcze. To jest trochę śmieszne mówienie w sumie zabójcze, wchodząc w jednej wielkiej neurotoksynie, ale okej. Nasza GLaDOS jest trochę ironiczna, co? Trafiłem? Nie trafiłem. No, ale zaraz się trafi. Trafiłem. Dobra.
Teraz chyba trzeba będziemy jakoś w locie złapać. Tak, dobra, spróbujmy wycelować. Ją trzeba tak zgarnąć. Udało się? Nie, jeszcze raz. Sposób dobry i rozstawienie też raczej dobre. O właśnie. I ta kulka jest wściekła, jest czerwona i warczy. I zgrzyta, i pomrukuje. I pomrukuje, i syczy. Nie lubimy tej kulki. Ją bardzo chętnie spalimy. Nie jest ani zagubiona, ani nie podaje przepisu na ciasto, ani nic. Tylko robi jakieś czerwone. Gin. You're not even a full-time employee. Where did your life go so wrong? I mamy wielkie boom. I cóż, pozbyliśmy się naszej GLaDOS. Do widzenia. Ale czy pozbyliśmy się jej na pewno do końca? Chyba nie. Chyba nie, chyba w drugiej części znowu się spotkamy. A skąd to wiem? Teraz zobaczycie. Właśnie z tych paru sekund to wiem tego filmiku, który był dodany już po tej publikacji z tymi radiami porozstawionymi. Skoro coś nas wciąga, to coś tam dalej żyje. Kocham tą grę, po prostu ją kocham. I lecimy przez rury, gdzie nas zaniesie? Dokąd nas tutaj prowadzi? Czyżby czekała nas jakaś niespodzianka? Chyba tak. A cóż to za niespodzianka? Czyżby to był tort? Nasze ciasto. Och tak, to ono właśnie jest. I kostka towarzysząca przyszła na naszą imprezę. Hurra! Wygląda smakowicie. Ja chcę ciasto. Pomyśleliście życzenie? Mam nadzieję, że tak. Jeśli wam się podobało, to nie zapomnijcie zasubskrybować, polajkować mojego fanpage'a na Facebooku. No i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Trzymajcie się, hej!